Pierwsza runda drużynowych Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów odbyła się w Polkowicach. Na Pomoście, w sali sportowej przy gimnazjum nr 2, walczyli sztangiści z trzech klubów. Aktualni mistrzowie Polski z Opola, Nasz Górnik oraz Polwica Wierzbno. Bezkonkurencyjnie okazali się broniący tytułu wywalczonego w poprzednim roku zawodnicy z Opola, wśród których najlepszy wynik uzyskał były zawodnik Górnika Krzysztof Zwarycz, który do dorobku zespołu dołożył 435,7 punkta. W dwuboju zaliczył 370 kg. Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobyła Katarzyna Kraska, 404,9. Kasia w dwuboju zaliczyła 195 kg. Wartościowy wynik uzyskał także niezwykle utalentowany, najmłodszy z ciężarowego klanu Michalskich, Kuba. Zaliczając udane podejście do sztangi o ciężarze 140 kg, poprawił swój rekord życiowy. W podrzucie Kuba zaliczył 175 kg. Atakował 180, ale tym razem się nie udało. Zajmując drugie miejsce za mistrzami z Opola, Polkowiczanie spisali się zgodnie z planem. Start był bardzo udany, z rekordami życiowymi. Mateusz Kasina, rekord życiowy, i Kuba Michalski. Pozostali zawodnicy zrobili to, co mieli zrobić. W ekipie z Opola wystartował kuzyn Kuby, wychowanek Górnika, nasz olimpijczyk Arkadiusz Michalski. Wracający do dźwigania po kontuzji, Arek uzyskał w dwuboju 378 kg. Po pierwszym rzucie na czele tabeli drużynowych Mistrzostw Polski są budowlani Opole z dorobkiem 2038,4 punkta. Drugie miejsce zajmuje Tarpan Mrocza, 1942,2 punkta, a trzecie nasz Górnik z dorobkiem 1882,5 punkta. Na czwartym miejscu jest Mazowia Ciechanów, 1840,6 punkta. Po pierwszym rzucie faworytem całych mistrzostw wydają się być broniący tytuł budowlani, ale sport ma to do siebie, że czasem zdarzają się niespodzianki. Zawody dopiero się rozpoczęły, pierwsza runda za nami, są jeszcze trzy. Mam nadzieję, że do finału się załapiemy, bo pierwsza trójka w finale startuje. Także będziemy dawali wszystko z siebie. Uważam, że zespół stać na dużo więcej, także kto wie, czy może być nawet drugie miejsce. Pierwsza runda drużynowych Mistrzostw Polski za nami, a przed naszymi sztangistami kolejne starty. W tą sobotę jedziemy do Wierzbna na Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 20 i seniorów. Następne zawody będziemy mieli okazję zobaczyć Mistrzostwa Europy w telewizji. Dokładnie zawodniczka będzie nasza startowała, Katarzyna Kraska, oraz nasz były zawodnik Arkadiusz Michalski będzie bronił wicemistrza Europy z ubiegłego roku. Następne imprezy to są Mistrzostwa Polski do lat 20. Tutaj mamy swojego faworyta Kuba Michalskiego. Później mamy Mistrzostwa Polski do lat 23. Również Ola Michalska będzie startowała. A na jesień to już po kolei będzie jedna liga, druga. Znowu Mistrzostwa Polski do lat 15 i seniorów. Także rok mamy, powiem, że bardzo ciężki pod względem startu z tych zawodów. Zawodnicy po prostu będą musieli stanąć na wysokości zadania, tak jak w ubiegłym roku. 11 medali zdobytych, w tym 2 na Mistrzostwach Europy. Ubiegły rok był dla polkowickich sztangistów bardzo dobry. Zdobyli 11 medali imprez rangi Mistrzostw Polski. W tym roku plany są jeszcze bardziej ambitne. Co roku zbliżamy zawsze gdzieś koło 10, 9, 10. W tamtym roku było 11. Był rok nawet, że 13 było medali zdobytych. Myślę, że zawodnicy są, zresztą to jest czołówka kraju, bo to dziewiątka ludzi to jest w kadrze Polski, gdzie zawsze medale przewożą z każdej grupy wiekowej. Myślę, że powtórzą to w tym roku, a kto wie, czy nie dołożą. Mamy jeszcze, mówię, świetną młodzież do lat 15. Też liczę na to, na jakieś 1-2 medale podczas Mistrzostw Polski, które będą jesienią.